Najważniejsze w życiu to znalezienie swojego miejsca na ziemi. Powstające w mieście osiedla mieszkaniowe potwierdzają, że Zabrze może być miejscem atrakcyjnym do zamieszkania. W dzielnicy Mikulczyce dobiegł końca drugi etap budowy osiedla mieszkaniowego Zielona Dolina. Jest to projekt mieszkaniowy, który realizujemy od 4 lat w tej części Zabrza. W tym etapie oddaliśmy 120 mieszkań. W pierwszym, które zakończyliśmy 2 lata temu, 107. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania procedury uruchomienia kolejnego etapu, trzeciego, w którym dostarczymy kolejne 170 mieszkań. Główną naszą ideą, która przyświecała nam przy projektowaniu tego osiedla, było stworzenie takiej przestrzeni, która zapewni mieszkańcom tereny zielone, naturalnie tutaj, które są. Nie chcieliśmy ich zabudowywać. Mamy tutaj również niezbędne usługi, które chcemy wprowadzać. Na chwilę obecną mamy w przygotowaniu uruchomienie punktu przedszkolnego, żłobka i mam nadzieję, że będzie to miejsce takie, które pozwoli ludziom odpocząć po pracy i znajdą tutaj możliwość spędzania wolnego czasu. Dzięki tej inwestycji w Zabrzu wiele rodzin znajdzie swój nowy dom. Ci, którzy już tutaj mieszkają, podkreślają, że to był dobry wybór. Szukaliśmy właśnie jakieś takie osiedle, żeby naokoło było zielone, żeby trochę dalej od miasta samego. Jak się wam tutaj mieszka? Z mojej strony wydaje mi się, że bardzo dobrze, bo mają taką dużą, świeżą, zieloną przestrzeń, gdzie można i z dziećmi pochodzić i samemu się odpocząć. Ogólnie bardzo się podoba. Jesteśmy już na etapie końcówki, także super, cieszymy się. A skąd wybór akurat na tą lokalizację? Co Państwa kierowało, że akurat tutaj? To akurat narzeczony tak wybrał, no i zgodziliśmy się. Czekamy z niecierpliwością, aż się wprowadzimy. Bardzo dobrze się mieszka. Co tutaj takiego jest Pani zdaniem najfajniejszego w tej okolicy? Najfajniejsze okolicy jest chyba ta łąka, że mamy duże miejsca do spacerów, mamy duży parking, czego teraz bardzo brakuje wszędzie. No i tak naprawdę nam wszystko tutaj odpowiada. Jestem bardzo szczęśliwa, że ten projekt Zielona Dolina, który realizowany jest przez firmę TDJ, firmę rozpoznawalną nie tylko w Katowicach, nie tylko w Krakowie, ale w Poznaniu, w Warszawie. Ta firma, która pracuje dla najbardziej wymagających, jest również w Zabrzu. To o czymś świadczy. No, kiedy spacerujemy tu przez osiedle, widzimy poziom realizacji tego zadania. W związku z powyższym trzymam kciuki za dalszy rozwój. Na pewno miasto będzie wspierało te działania. Z dużym zadowoleniem patrzę na to, co dziś obserwujemy. Trzymam kciuki, życzę powodzenia, no i dalszych sukcesów dla deweloperów, ale przede wszystkim też dla mieszkańców Zabrza, którzy, jestem przekonana, tu czują się doskonale. Oddanie kolejnego etapu inwestycji połączone było z obchodami Dnia Dziecka. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych.